Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Sezon Literacki. Plan był trochę inny, bo tego ostatniego dnia roku, czyli 31 grudnia, chciałam nagrać najlepsze książki, które przeczytałam w 2018 roku, ale plan jest taki, żeby ten film nagrać z gościem specjalnym, to znaczy z moim K, bo on w tym roku też przeczytał chyba około 40 książek, także też ma z czego wybierać, ale on się musi z tą myślą jeszcze oswoić, także nie wiem jak to wyjdzie. Natomiast dzisiaj tak na szybko, żeby nie marnować tego, że mam makijaż, bo w końcu Sylwester, postanowiłam nagrać podsumowanie grudnia, bo tego też jeszcze nie było, a też musi się ukazać. Także dzisiaj na szybko o trzech książkach, które udało mi się przeczytać w grudniu. Tak, tylko trzy książki udało mi się przeczytać w grudniu, mimo tego, że były święta, mimo tego, że teoretycznie było więcej tego wolnego czasu niż normalnie w innych miesiącach. Natomiast ja święta spędziłam w domu u rodziców, bardzo dużo pomagałam mamie, także szczerze mówiąc nie miałam za bardzo tego czasu na czytanie. A wiecie, później wolałam też spędzać czas z rodziną niż z nosem w książce, dlatego tak to wyszło. W święta właściwie nic nie przeczytałam. Natomiast miesiąc rozpoczęłam z Colleen Hoover i z książką Wszystkie nasze obietnice. Jest to historia Grahama i Quinn, dwójki bohaterów, którzy poznają się w takich dosyć przykrych okolicznościach, bo Quinn właśnie zmierza do mieszkania swojego narzeczonego i okazuje się, że jej narzeczony zdradza ją z dziewczyną mężczyzny, którego spotyka właśnie pod drzwiami. Także tak właśnie Graham i Quinn się poznają, natomiast wybucha między nimi takie silne, intensywne uczucie. Oni rzeczywiście bardzo się kochają. Tutaj akcja oczywiście rozwija się z biegiem lat, oni zostają małżeństwem i tak na przestrzeni lat poznajemy ich historię. Natomiast to, o co w tej książce chodzi, to są takie właśnie problemy, z jakimi boryka się młode małżeństwo. W tym akurat wypadku chodzi o to, że Quinn i Graham nie mogą mieć dziecka. Quinn próbuje zajść w ciążę, niestety jej to nie wychodzi i doprowadza to do wielu frustracji i wielu problemów w związku. Uważam, że jest to jedna z takich naprawdę dojrzalszych książek, jeżeli chodzi o Colleen Hoover, bo jednak ona zwykle pisze o nastolatkach, ewentualnie o studentach. Natomiast tutaj faktycznie mamy już taką parę 30-kilkulatków, także są to dorośli ludzie z problemami, z którymi myślę, że mierzy się wiele młodych małżeństw, wiele ludzi jest w podobnej sytuacji. No i muszę przyznać, że wylałam na tej książce naprawdę morze łez. Spłakałam się po prostu jak bóbr. Bardzo mi się ta książka podobała. Dawno już nie czytałam nic Colleen Hoover, mimo że kiedyś bardzo ją lubiłam, ale potem jakoś tak, no, odechciałam się tych jej słodkich historii, które wszystkie wydawały mi się do siebie podobne. Znaczy nie wydawały mi się, bo one rzeczywiście są do siebie podobne w jakiś sposób. Natomiast ta książka na nowo przywróciła we mnie tę miłość do autorki i naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mi się ta książka podobała. I będzie to jedna z perełek zdecydowanie 2018 roku, także bardzo Wam tę książkę polecam. Następnie przeczytałam książkę, której fizycznie nie mam, ponieważ czytałam ją na Legimi i była to książka Asking for It, czyli Sama się prosiła. Jest to książka, po którą sięgnęłam głównie z polecenia Karoliny z kanału Combook i jest to książka, która opowiada o dziewczynie, która na pewnej mocno zakrapianej alkoholowo i nie tylko alkoholowo imprezie została zgwałcona i później cała ta sytuacja obraca się przeciwko niej, to znaczy ona jest o to obwiniana, oczywiście cały taki syf związany z tą sytuacją spada na nią. Co najgorsze właściwie chyba w tej książce jest to, że jakby sprawcy, gwałciciele traktowani są jak ofiary w tym przypadku, a główna bohaterka, kurczę, nie pamiętam jak ma na imię, a nie mam teraz telefonu pod ręką, żeby sobie sprawdzić jak miała na imię, a główna bohaterka właśnie jest obwiniana o to, że została zgwałcona, co jest w ogóle kompletnym absurdem i cała ta książka to jest jakby dla czytelnika jeden wielki absurd, natomiast smutne jest to, że rzeczywiście takie historie się dzieją. I była tam podana taka bardzo przykra statystyka. Ja nie wiem, na ile ona jest prawdziwa, na ile jest podparta faktycznymi jakimiś tam badaniami, natomiast było tam podane, że, bo akcja w ogóle tej książki rozgrywa się w Irlandii, było tam podane, że w Irlandii wygrywa się jakiś tam niewielki odsetek takich spraw, gdzie ofiara została zgwałcona podczas imprezy, gdy była właśnie pod wpływem alkoholu. No i to było takie naprawdę uderzające i takie strasznie po prostu bolesne dla osoby, która czyta tą historię. Także no jest to taka książka, o której warto mówić i którą warto przeczytać. Natomiast sama główna bohaterka, żeby to nie zabrzmiało, ona też nie była bez wad. Ona też na początku przed całą tą sytuacją była taką typową Queen Bee, wokół której wszystko się kręciło, która też traktowała innych ludzi z wyższością, z pogardą. Także może też stąd właśnie potem wzięło się to, ta opinia otoczenia, że ona sama się o to prosiła, że dobrze i tak, że jej się należało, co oczywiście jest okropne i bardzo, bardzo krzywdzące. Natomiast faktycznie główna bohaterka też tutaj, warto zaznaczyć, nie była bez skazy wcześniej przed całą tą sytuacją. Książkę bardzo polecam, chociaż chyba nie podobała mi się aż tak bardzo jak Karolinie. To znaczy, to nie chodzi jakby o przekaz, tylko chodzi o samą fabułę, jakby wyjmując tę wartość sytuacji, o której należy mówić i którą warto, problemy, o których warto poruszyć, to sama fabuła i sam sposób pisania tej książki już tak czysto literacko jakoś nie do końca mi odpowiadał, także nie była to dla mnie wybitna książka, natomiast faktycznie porusza temat, o którym trzeba mówić. I ostatnia książka, którą skończyłam dokładnie dzisiaj, czyli ostatniego dnia grudnia, a czytałam ją dosyć długo, bo wydaje mi się, że zaczęłam ją kilka miesięcy temu, jakoś może w październiku,
To książka moja najdroższa, Gabriela Talenta. To też jest książka, o której słyszałam wiele dobrego. I jak robiłam taki filmik Try a Chapter Book Tag, to właśnie między innymi czytałam pierwszy rozdział tej książki i strasznie mi się spodobał ten pierwszy rozdział. Wszystko do mnie trafiło, styl pisania, historia. Już ten pierwszy rozdział po prostu wyrwał mi serce. Dlatego spodziewałam się tutaj naprawdę fenomenalnej lektury, takiej, która rozszarpie mnie po prostu, rozerwie mnie na kawałki, po której nie będę mogła się pozbierać, przy której będę strasznie płakać. Natomiast tak nie było. Nie wiem dlaczego, bo ta historia rzeczywiście jest brutalna, jest smutna, jest przerażająca. Może fakt, że tak bardzo długo odkładałam ją w czasie i czytałam ją nie na raz, tylko właśnie przez te powiedzmy 2 czy 3 miesiące, może dlatego jakby wywarła na mnie mniejsze wrażenie i też trochę z czasem męczyło mnie czytanie tej książki. Natomiast ostatnie 100 stron, które skończyłam dzisiaj, czyli powiedzmy gdzieś tam od 300 strony, może 280, już znowu czytałam tę książkę na bezdechu, nie mogłam się oderwać i widać było, że ta akcja zdecydowanie nabrała tempa i tam wszystko się rozgrywało na tych ostatnich kilkudziesięciu stronach. Koniec końców oceniłam tę książkę takie 7/10, 3/10, zależy czy mówimy o 3/5, przepraszam, zależy czy mówimy o Goodreads, czy lubimy czytać. Natomiast nie jest to książka, która tak jak myślałam trafi do topki tego roku, bo strasznie chciałam ją właśnie skończyć jeszcze w grudniu, dlatego że liczyłam na to, że moja najdroższa znajdzie się w podsumowaniu najlepszych książek 2018 roku, ale już teraz mogę Wam powiedzieć, że się tam nie znajdzie, bo chociaż jest to dobra, mocna i taka naprawdę wywołująca dużo emocji książka, to zabrakło mi w niej tego czegoś, co sprawiłoby, że długo bym o niej jeszcze później myślała. I to by było na tyle. Jak widzicie, to podsumowanie nie było długie, dlatego że nie przeczytałam wiele, tylko te 3 książki. Jeszcze dzisiaj zaczęłam książkę Był sobie chłopczyk, ale już na pewno nie skończę jej czytać w grudniu. Jeszcze raz pokazuję Wam te 3 książki, bo jeszcze sama się prosiła, które udało mi się przeczytać w grudniu. Standardowo dajcie znać, czy którą z nich czytaliście i jeżeli tak, to co o nich myślicie. Czekam na Wasze komentarze. Będzie mi również bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał, zostawicie łapkę w górę i napiszecie jakiś komentarz. A tymczasem dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Cześć!